Witamy Państwa w kolejnym odcinku TKN Studio, a dzisiaj z nami jest pan Konrad Kronik, prezydent Skarżyska Kamiennej, a przede wszystkim w obecnym okresie kandydat na posła do Sejmu RP. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Witam jeszcze raz państwa. Trzecia droga, panie prezydencie, skąd decyzja o tym, żeby startować do Sejmu, żeby o ten parlament powalczyć? Nie ukrywam, panie redaktorze, że jestem członkiem ruchu samorządowego Tak dla Polski, czyli największej organizacji w kraju zrzeszającej samorządowców. Reprezentujemy w sumie kilkanaście milionów Polaków. Wśród nas jest m.in. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który jest naszym szefem. Jest Aleksandra Drukiewicz, prezydent Gdańska. Jest Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ponieważ, tak jak wspominałem, jest to największa organizacja tego typu. Jest wśród nas także Rafał Trzaskowski. I na jednym ze spotkań doszliśmy do wniosku, że jeżeli chodzi o samorządy, w naszym kraju źle się dzieje. Prawo i Sprawiedliwość próbuje i mało tego, robi to dosyć skutecznie, ograniczać naszą autonomiczność. Rozwiązania legislacyjne przyjmowane w Sejmie są niekorzystne dla samorządów i to jest ten moment, kiedy my jako samorządowcy musimy powiedzieć stanowczo nie. Stąd też taka decyzja, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych i tak naprawdę nasi przedstawiciele, szanowni państwo, startują z różnych ugrupowań, z Koalicji Obywatelskiej, z Trzeciej Drogi, tak jak ja, z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a cel jest jeden, taki, aby w parlamencie znalazła się mocna reprezentacja samorządowców po to, by walczyć o samorządy, po to, by tworzyć prawo w Sejmie dobre dla mieszkańców, dobre dla tych naszych społeczności lokalnych. Natomiast no, na pewno nie znajdą państwo przedstawicieli ruchu samorządowego Tak dla Polski na listach Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? No dlatego, że w naszej ocenie jest to ugrupowanie, które chce samorządom odebrać autonomię oraz takie, które nie przestrzega zasad demokratycznego państwa prawnego. Nie znajdziecie nas także, szanowni państwo, na listach Konfederacji. No z bardzo prostej przyczyny. Raz, że no, totalny brak poszanowania w naszej ocenie dla kwestii związanych z kobietami, z prawami kobiet. No a jakby oczywiste no, to jest również to, że no, nie ma naszej zgody na to, aby w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim popierać Rosję, a tak jest w przypadku Konfederacji. No i Konfederacja jest również zwolennikiem naszego wyjścia z Unii Europejskiej, na to nie ma naszej zgody. Stąd też no, nasze decyzje w zakresie tego, z jakich ugrupowań startujemy, są takie, a nie inne. Do Prawa i Sprawiedliwości jeszcze za chwilę wrócimy przy okazji pana spotu wyborczego. Najpierw zapytam o program, bo ja przygotowując się do rozmowy przejrzałem stronę www.konradkronik.pl, pana stronę, i jest tam coś takiego jak szóstka Kronika. Co to takiego? Jest tam coś takiego, odzwierciedlone nasze główne założenia programowe. Co ciekawe, szanowni państwo, ja też wpadłem na taki pomysł takiej szóstki Kronika, a nagle się okazuje, i to było jeszcze zanim pojawił się program Trzeciej Drogi, a to się nagle okazuje, że u nas jest również sześć takich głównych punktów jako Trzeciej Drogi, tak, żeby wszyscy u mnie w sztabie wyborczym byli w szoku, zobacz, chciałeś szóstkę mieć, jest szóstka, tak, i tak akurat wyszło, czyli tak jakby był ten start Trzeciej Drogi byłby mi pisany. No, na czym ta szóstka polega? No, po pierwsze, szanowni państwo, odparty nie państwa, czyli mówimy tutaj nie dla partyjnych nominatów w spółkach Skarbu Państwa i chcemy, aby zastąpili ich niezależni menedżerowie, którzy wdrażają na co dzień nowoczesne metody organizacji zarządzania. Oczywiście mogę sobie państwu powiedzieć, że każdy tak mówi przed wyborami, a przychodzi, to wstawia swoich i tyle. Ale no, ja tutaj odpowiadam od razu, że na przykład mogę podać przykład Skarżyska Kamiennej, gdzie mamy sześć spółek komunalnych i wszystkie osoby, które są prezesami u mnie, są osobami bezpartyjnymi. To jest najlepszy dowód na to, szanowni państwo, że się da i że legitymacja partyjna nie musi decydować o tym, kto zarządza daną spółką, czy nią zarządza, czy nie. Kolejna kwestia, szanowni państwo, to oddanie głosu kobietom. Chcemy przywrócić stan prawny w kwestii możliwości przerywania ciąży do kwestii sprzed ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz rozpisać referendum w tej sprawie. Dalsze nasze założenia, kolejny punkt to godna płaca. Proponujemy tutaj podwyżki dla pracowników oświaty, ochrony zdrowia i innych sektorów służby publicznej. Natomiast to, co jest ważne, szanowni państwo, z mojego punktu widzenia, to jest taki mój dodatek jako Konrada Kronika. Ja wiem jako samorządowiec, jak w praktyce wyglądają kwestie finansowania wynagrodzeń w tych sektorach. I to nie może być tak, szanowni państwo, że w Warszawie sobie Sejm podejmuje ustawę i mówi o tym, że
mają być podwyżki, prawda, dla pracowników, czy też rząd robi to w formie aktów wykonawczych, tylko po prostu za tym muszą wprosić pieniądze dla wójtów, burmistrzów, prezydentów. Nie może tak być, panie prezydencie, panie wójcie, panie burmistrzu, znać pan sobie sam pieniądze. No nie ma takich możliwości, zwłaszcza teraz, gdy rząd ogranicza nam dochody. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe, dlatego z takimi deklaracjami podwyżek ze strony rządu zawsze muszą mieć środki finansowe, które będą na ten cel zabezpieczone w samorządach. Ja o tym wiem jak to zrobić i to chciałbym robić, szanowni państwo, w Sejmie. Kolejny punkt takiego mojego założenia to płynny angielski po podstawówce, czyli my tutaj proponujemy gruntowną reformę systemu oświaty. Mhm. Chcemy tak naprawdę wyprowadzenia polityki z polskich szkół i zmiany programu nauczania. Natomiast jeżeli chodzi o ten sam angielski, to ja bym bardzo chciał, aby każde dziecko, które kończy szkołę podstawową, biegle mówiło w języku angielskim, płynnie co najmniej, szanowni państwo. Czy teraz tak jest? No każdy z nas niech sobie sam odpowie. Natomiast musimy wiedzieć, chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak ważna znajomość języka angielskiego dzisiaj jest na rynku pracy. Przecież wiadomo, że gdy dzieci dorosną, wyjadą studia, potem do pracy, do dużych miast, także za granicę. No to jest warunek sine qua non dzisiaj, żeby w ogóle funkcjonować na rynku pracy i żeby godziwie zarabiać. I stąd to jeden z naszych priorytetów. Kolejny punkt, szanowni państwo, to zielona energia i proponujemy tutaj transformację energetyczną naszego kraju. Chcemy uwolnienia energii z odnawialnych źródeł, czyli z farm wiatrowych, mowa też tutaj o fotowoltaice, o biogazowniach i chcemy wesprzeć gminy i powiaty w inwestowaniu w tę technologię i stworzyć ku temu odpowiednie warunki finansowania. I ostatnia kwestia, szanowni państwo, to proste podatki, czyli proponujemy te zmiany systemu podatkowego poprzez ograniczenie biurokracji i wprowadzenie takiej jednolitej daniny, czyli systemu, w którym obywatel reguluje wszystkie daniny jednym przelewem. To byłoby duże ułatwienie w tym skomplikowanym systemie podatkowym w Polsce, który dla doradcy podatkowego pewnie wydaje się prosty i wygodny, bo dzięki temu ma dobrze płatną pracę, ale dla przeciętnego Kowalskiego jest na pewno ciężki do zrozumienia. No i to w końcu też chyba coś dla przedsiębiorców, bo oni przez ostatnie 8 lat łatwo nie mają. No tak, oczywiście przy przedsiębiorcach również myślimy. Niestety te rozwiązania, które proponuje rząd w ostatnich latach, no to uderzają we wszystkich zaradnych Polaków, a każdy przedsiębiorca to jest zaradny Polak i na pewno ich również chcemy wspierać po wygranych wyborach i potem, gdy odbierzemy władzę Prawu i Sprawiedliwości. A szanowni państwo, zakładam, że jest taka możliwość. Mało tego, jestem wręcz przekonany i po wyborach jestem wręcz pewien, że trzecia droga będzie współtworzyła jako koalicjant nowy rząd. Odbierzemy władzę Prawa i Sprawiedliwości i teraz, szanowni państwo, jest czas na to, żebyście zobaczyli pewien ciekawy spot wyborczy, który zresztą w naszej telewizji już od jakiegoś czasu emitujemy, ale przypomnijmy fragment. W życiu każdego z nas przychodzi moment, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieje się źle i pora wziąć sprawy we własne ręce. Wszystkim tym, którzy mówią, państwo coś daje. Przypominam, że darmowy ser jest tylko w pułapce na myszy. Czas powiedzieć temu dość. Także widzieliśmy superbohatera Konrada Kroniga. No, trzeba przyznać, że coś bardzo niespotykanego nie tylko na naszym lokalnym świętokrzyskim podwórku. Skąd pomysł na tego typu działanie i na tego typu wypalanie PiSu, bo tak to chyba trzeba określić? Pomysł jest mój, no ja nie ukrywam, że w młodości byłem fanem komiksów, zarówno DC, jak i Marvela i chcieliśmy w taki nietypowy sposób przyciągnąć uwagę odbiorcy takim emocjonalnym przekazem. Ja myślę, że nam się to udało. No najlepszym dowodem na to jest to, iż ten spot wyborczy został pokazany w Faktach na TVN-ie i widziała go cała Polska w głównym wydaniu. No nie każdemu udaje się ta sztuka, mnie się akurat udała. A za tym takim superbohaterskim przekazem, szanowni państwo, idą już kolejne spoty, w których tak naprawdę przedstawiam program wyborczy, przedstawiam merytorykę. Ja myślę, że to był dobry strzał, żeby przyciągnąć potencjalnego mieszkańca regionu świętokrzyskiego, żeby zwrócił uwagę na to, że jest w ogóle jakiś
jakiś Konrad Kronik, że on startuje do Sejmu i żeby zastanowić się, czy warto na niego oddać głos, zapoznać się z jego programem wyborczym. I to robimy w kolejnych spotach, które na bieżąco w trakcie ostatnich kilku dni były puszczane. Puściłem już dwa nowe merytoryczne spoty, a w sumie będzie ich 6 albo 7. Czyli kto chce wiedzieć więcej, powinien odwiedzać? Kto chce wiedzieć więcej, szanowni państwo, zapraszam do śledzenia mojego profilu na Facebooku, a także przede wszystkim na stronę internetową www.konradkronik.pl. Spot troszkę z przymrużeniem oka, chociaż to walka jednak dobra ze złem. A teraz o czymś bardzo poważnym i o czymś, co dla powiatu koneckiego jest tuż za Miedzą. U nas może o tym się głośno nie mówi, ale u pana w powiecie skarżyskim na pewno tak. Mianowicie chodzi mi o to, co zdarzyło się w mauzoleum w Michniowie. Jakby mógł pan kilka słów i komentarza, i tego, co tam się działo, przedstawić naszym widzom. No zachowanie, szanowni państwo, no jest skandaliczne. No, mowa tutaj o synu pana marszałka i libacji, jakby nie było, tak? Tak, osoby, która jest radnym powiatowym, no i libacji, szanowni państwo, alkoholowej, która odbyła się w miejscu kaźni Polaków w godzinach pracy. No zachowanie zupełnie nie na miejscu, skandal. To zabolało też i wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo wiem o tym, są oburzeni i zniesmaczeni, domagają się konsekwencji. No, te konsekwencje ponad zostały wyciągnięte, ale no, z jednej strony mówi się, szanowni państwo, że ten pan no, stracił pracę, tak, ale po wygranych wyborach PiS, podejrzewam, tego pana do pracy przywróci. Najlepszy dowód, szanowni państwo, no, mogę podać, że w Skarżysku Kamiennej jest wpisany do komisji wyborczej, czyli niby go wycinają, a dają mu zarobić w komisji wyborczej. No to już wiemy, co będzie po wygranych przez PiS wyborach, po prostu sobie wróci do pracy, a na razie trzeba po prostu zamieść sprawę pod dywan, żeby mieszkańcy dalej głosowali na PiS. No a niestety to jest tylko jeden z wielu przykładów nadużywania władzy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Teraz dziwią się państwo, no czemu ja tak walczę z PiS-em? No szanowni państwo, nie ma zgody na tego typu zachowania. No jeżeli ja podam przykład Skarżysku Kamiennej, że pijany radny z Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, potrąca na pasach. To też głośna sprawa. Potrąca, tak? Na pasach, proszę państwa, staruszkę. Notabene, która jest wyborczynią Prawa i Sprawiedliwości. I no, okazuje się, że no, nie wyciąga się wobec niego żadnych konsekwencji prawnych. On dalej jest radnym, dalej sobie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim. To jest, proszę państwa, coś niespotykanego. Zwłaszcza, że umówmy się, no, w Polsce 82% ludzi pije alkohol i nie jest to nic złego, szanowni państwo, jeżeli się go nie nadużywa. Natomiast no, to się robi w czasie wolnym od pracy, to się robi w weekendy. Natomiast, no, w pracy, i nie wsiada się do samochodu. I po alkoholu, no, nie wsiada się za kierownicę. Są proste rzeczy, szanowni państwo. Proste dla nas, dla normalnych ludzi, ale no, nie do końca jasne i proste dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dwa przykłady afer świętokrzyskich związanych z PiS-em, a trzecim, chyba najgłośniejszym, jest afera wizowa. No ja jeszcze tutaj nawiążę. Jeszcze mam jeden przypadek radnego z PiS-u powiatowego, znowu w Skarżysku, proszę państwa. Też pod wpływem alkoholu jechał w poniedziałek do pracy. No i został złapany przez policję. Uciekł, zostawił samochód, biegł do domu jeden z swoich wyborczych, to było w Skarżysku Kościelnym. Zamknął się w toalecie. Usiadł sobie na klozecie w tej toalecie, to było opisywane głośno w mediach, no i policja musiała otworzyć drzwi i go z tej toalety po prostu wyprowadzić. No i niestety również był pod wpływem alkoholu, szanowni państwo. To jest kolejny przykład tego, co robią politycy Prawa i Sprawiedliwości. No niestety są pewni ludzie, proszę państwa, których nie można dopuścić do władzy, bo oni tą władzę nadużywają. I no, odpowiedzmy sobie szczerze, czy my chcemy, żeby tacy ludzie reprezentowali nas w Warszawie, czy my chcemy, żeby tacy ludzie reprezentowali nas w Sejmie? My nawet nie chcemy, żeby oni radnymi gminnymi byli w naszych gminach. A co dopiero mówić, nie wiem, o, szanowni państwo, na przykład sejmiku województwa, czy o Sejmie. Zmieńmy temat. Coś, co łączy powiat skarżyski, powiat konecki, Końskie i Skarżysko, gala sportów walki TFL, niebawem u nas, u was. U nas już była. Zgadza się. Miałem przyjemność gościć u państwa w Końskiej na ostatniej gali TFL 27. Nawet wyszedłem do klatki. Chociaż tutaj no, nie walczyłem, ale miałem okoliczność przywitać licznie zgromadzoną publiczność, no i zaprosić wszystkich na galę TFL 28, dlatego że ona już była wcześniej zakontraktowana do Skarżyska Kamiennej. No mogę powiedzieć, że naprawdę świetna impreza w Końskiej, której gratuluję. Kto nie był, niech żałuje. Natomiast no, kolejna Skarżysko Kamiennej już 7 października. Szanowni państwo, zapraszamy do Skarżyska Kamiennej. Na pewno warto. Tutaj w Końskich było świetne wydarzenie. Jestem naprawdę pod wrażeniem organizacji. Ja sobie za cel postawiłem, żeby zrobić Skarżysku, no jest to większe miasto, jeszcze większą imprezę. Gdzie lepszą. Ona się odbędzie? A poprzeczka jest wysoko postawiona, na pewno, bo Końskie wysoko postawiły tą poprzeczkę. Ona odbędzie się na hali sportowej w Skarżysku Kamiennej, no, natomiast potem afterparty odbędzie się w kombinacie formy w Skarżysku.
Karzysku, czyli najpierw widowisko sportowe, a potem duża impreza, gdzie będzie można porozmawiać z zawodnikami i z innymi kibicami. Zapraszamy serdecznie do Skarżyska 7 października. Z będzie tego, się co grało. Wiem, bilety są jeszcze dostępne, więc warto rezerwować. Bilety są jeszcze dostępne, ale rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc radzę się, szanowni państwo, śpieszyć. Panie prezydencie, sport to jest taki szczególny pana konik? Coś, czym chciałby się pan zająć ewentualnie w parlamencie? No, sport to ważny element mojego życia, szanowni państwo. No, ja od niedawna boksuję, od zawsze podnoszę ciężary. No się pytam, bo widać, że ta postura jest słuszna. A dziękuję bardzo. No, jak musiałem to specjalnie pod Supermana się przygotowałem, tak jak Henry Cavill też specjalnie na siłownię zaczął chodzić do roli Supermana i Wiedźmina, to ja tutaj pod tą kampanię do Sejmu też mocno wznowiłem treningi na siłowni, bo miałem taki moment, że no, nie chcę powiedzieć, że się zapuściłem, to jest brzydkie słowo, które do mnie nie pasuje, no ale byłem troszeczkę mniej elegancki jak teraz, także musiałem wrócić do dobrej formy. Ale do czego zmierzam? Sport na pewno jest bardzo ważnym elementem mojego życia. Ja zawsze promowałem sport i będę zachęcał młodych ludzi do tego, żeby sport uprawiali. I szanowni państwo, nieważne jak, ja akurat lubię ciężary, lubię pływać, lubię sporty walki, ale każda forma aktywności fizycznej jest dobra dla ducha, dla ciała i do tego zachęcam i na pewno zawsze będę promował tego typu zachowania. Troszkę się dziś dowiedzieliśmy o Konradzie Kronigu, prezydencie Skarżyska Kamiennej. Niestety czas nas goni, musimy powoli kończyć to TKN Studio, ale na koniec muszę oddać panu głos i chcę oddać panu głos i poprosić o apel do mieszkańców, o zwrócenie się, dlaczego powinni wybrać właśnie trzecią drogę i numer 3, o ile się nie mylę na tej liście. Numer 3, tak jest. Trzecia droga, pozycja numer 3, szanowni państwo, to moja skromna osoba. Konrad Kronik. No proszę państwa, jeżeli chcecie Polski wolnej, Polski demokratycznej, Polski rozsądnej, Polski, w której władze przestrzegają zasad demokratycznego państwa prawnego, to trzeba i zagłosować na trzecią drogę. Mamy wielu wspaniałych kandydatów, ja jestem jednym z nich. Zapraszam na wybory. Dziękuję serdecznie, a ja na koniec apeluję, jak w każdym naszym TKN Studio, o to, żeby przede wszystkim na te wybory pójść i nie dać sobie urządzić Polskę przez inne osoby. Pójdźmy, zróbmy dużą frekwencję i wybierajmy. Dziś serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję za gościnę w naszym studiu, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję bardzo państwu i zapraszam na wybory. Do zobaczenia.